Dzień dobry albo dobry wieczór. 16 kwietnia 2024 roku. Pozdrawiam Was serdecznie i gorąco z Tychów, a chciałbym to uczynić słowami, które mamy na dzień dzisiejszy w naszej księżyczce z Biblią na co dzień. W Psalmie 18, wers 29: Pan Bóg mój oświeca ciemności moje. I w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, wersety 78 i 79: Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. I słowa zespołu Rent Collective: latarnią tyś, świecisz w mych ciemnościach, chcę za tobą iść, latarnią tyś, wierzę w obietnicę, że przeprowadzisz mnie na drugi brzeg. Powiem szczerze, kiedy czyta się te słowa, one nie brzmią tak optymistycznie, jak słucha się piosenki właśnie tego zespołu Rent Collective. Po angielsku nazwa tej piosenki to Lighthouse, także jeżeli możecie, zachęcam do tego, żeby być może po wysłuchaniu naszej wspólnej modlitwy, naszego wspólnego pozdrowienia, wpisać sobie w YouTube właśnie i tej piosenki posłuchać, bo powiem szczerze, ona bardzo optymistycznie nastawia, a że mamy być może początek dnia, co dla niektórych, no to myślę, że ta piosenka naprawdę może wejść i naprawdę poprawić nastrój i humor. A myślę, że może tak być ze względu na to, że dzisiejsze słowa, teksty z psalmi z Ewangelii Łukasza odnoszą się być może bezpośrednio do ludzi, którzy są w jakimś mroku, są w jakiejś ciemności, są w sytuacji, w której nie za bardzo widać wyjścia, nie za bardzo widać celu i nie za bardzo widać, jak z tego mroku wyjść. I myślę, że w Księdze Psalmów, kiedy mamy tutaj sytuację, kiedy wiemy, że jest ktoś, kto w tej ciemności jest razem z nami. I to jest ten, który oświeca te mroki, które być może są dla nas dzisiaj w naszym wyobrażeniu nie do przejścia. Ewangelia Łukasza również jest takim światłem dla każdego z nas, który opisuje życie Boga, który przyszedł na ten świat, nauczał, uzdrawiał, a ostatecznie zmarł za każdego z nas po to, żebyśmy my dzisiaj mogli powiedzieć, że śmierć już jest nam niestraszna. A jeżeli śmierć jest nam niestraszna, no to jakie mroki mogą tak pogrążyć nasze życie, że będziemy mówili, że znikąd wyjścia i dokąd mam tak naprawdę pójść. Tak więc chciałbym tak naprawdę, polecając tą piosenkę Latarnia czy Lighthouse, chciałbym jakby zwrócić się do każdego z Was, kto dzisiaj być może jest w jakimś mroku, jest w jakiejś ciemności, z której nie widać wyjścia. Chciałbym Cię właśnie odnieść do tego Pana, który raz, że jest latarnią, która oświeca największe mroki, ale jest też tym, który przyniósł na ten świat obietnicę, która potrafi wyrwać człowieka z największej ciemności. Tak więc wyjścia z każdej ciemności, w jakiej ktokolwiek jest, życzę każdemu z nas. Bo takie momenty niestety, ale będą miały miejsce w życiu każdego i każdej, którzy jesteśmy tutaj i tego słuchamy. Tak więc życząc dobrego dnia i mając nadzieję, że już wychodzimy z mroków, w których być może jesteśmy, życzę Wam Bożego pokoju i Bożego błogosławieństwa. Zostańcie z Bogiem. Amen.